Siemano, w końcu dojechał do mnie Arbos. No i zjeżdżamy z rampy. Znaczy ja nie będę zjeżdżał, bo się boję. No, dziecia. Nowy nabytek, która masz, Zygmunt. Będziesz miał się czym cieszyć i pracować. No do jutra. No dobra, wiem o tym. Na lawecie ładnie wygląda, zobaczymy. Wszystkiego zjeżdżania, czowania, jeden dzień i zabiorę. No. No na tydzień przydałby się, ale nie miałby co robić. No ile to mamy? 16 hektarów mam do rania. Dobra, bo i Tanek się cieszy. Nie ruszaj kierownicy! Jak się sturla, to będzie nagrane. Nie no. Dawid wie co robi. Wprawiony. Jakie tam plotki było położyć? No, można było. By. Zaraz tąpię. Nie, powolutku to tak. Ma taki docisk, że spokojnie pójdzie. Trzeszczy. Nie chodzi. Ej, on chodzi jak ten, jak kierowiec. Silnik pięknie chodzi. Tak ma być. Tak ma być? Tak. Nie wiem, czy to nie służy jako skrobak od ziemi, czy coś w tym rodzaju. Żeby się nie obklejało, bo coś, nie wiem. Trzeba się zapytać. Oni ustawili głębokość.
większa kurwa. Nie, on tak ma specjalnie pod okiem. No to 1,8 cały czas i to wszystko. Wodna. Tu jest 1,5. Prost? Kurde, ile to miejsca? Konkretne. Dzwonnice konkretne. O kurde, no. Cięgła. No, o, no. Elektrozawory. Zaczep kulowy. W standardzie chyba. O, ty ciekawe to jest. Widzę, nie jest napchany tak jak w dojczu, że rejki nie wsadzisz. Fajnie to jest, no, powiem ci, no i nie ma dużo takich tych kabli, nie? Tego nawalonego, dużo wszędzie jest dostęp. Widzę, kabina też jest bardzo wysoko. Amortyzowana to ważne. O, no, na sprężynach, ale to i dobre, tutaj bardzo dobre to jest. W takim bydlaku już. To już to powinno być chyba tak 270, mi się wydaje, że... Tak. To jest najmniejsze akurat w tej serii, nie? Jak najmniejsze? No bo prawdopodobnie będzie jeszcze więcej. A, czyli będą więcej kunia będzie? Teoretycznie. Teoretycznie, tak? Zależy jak się ten... To wszystko posunie z Ukrainą, nie? Tak. Pewnie też na to się wszyscy oglądają, nie? Też nikt nie chce inwestować, jak niepewna przyszłość, nie? Kurczę, no. Wszystko to samo, tylko ten bukietnik tu jest całkiem inaczej i ta konsola, nie? Monitorek. Coś tu się... Po GPS chyba było. No, chyba GPS. Radio żampońskie, ale już lepszy, nowszy model. Tu nie ma nic za dużo, no ty tu popatrz, to jest centrum sterowania, nic więcej. Żadnych zbędnych funkcji. A biegi autom ten. Tu. Bez stopnia. Ile gazu? Znaczy ile posuniesz ten, to. On się płynął dopasować do prędkości i do siły. Ale ile jest tam prawdy? Tak to jest. Persel też. Ale wydaje mi się, że najłatwiej jest tutaj. Nie przygotowany pod ręką. No. Czyli po prostu tak, do przodu to jak kwęcie, tak? Jak kwęcie. Wybierasz teraz kierunek jest, jazdy, dobra, teraz albo przód, albo tył i joystickiem popychasz sobie do przodu. Jest parking, tak? Nie, masz szczałeczkę wybraną, kierunek do przodu. Czyli jak popchniesz, to zaraz zmieni się na jazdę w przód. O. No i dobra. I teraz masz ustawione 2 km na godzinę, może inaczej to pokażę. Dobra. 2 km na godzinę. F2. F2. A, tutaj szybko masz... się uczę, dobra, tutaj. Nie. Tutaj masz takie pokrętełko z tyłu. No. Ty sobie ustawiasz daną prędkość na tym, powiedzmy, zaprogramowanym przycisku. I obok masz takie dwa przyciski. Programowalne prędkości. Spróbuj sobie ręką, spróbuj. Możesz sobie zaprogramować 3 prędkości i tylko przyciskami się chce. No, już kapuję, dobra, fajnie. I tak samo masz do tyłu. 3 prędkości i kółeczkę sobie zmieniasz na każdym, jakie chcesz. Pod tym palcem są. Akurat pod tym palcem pasuje. Tutaj musisz uważać, Mary. Tutaj masz wyjścia hydrauliczne już też podpisane. Także tutaj możesz sterować pługiem. No. Chyba pod tym jest obrót akurat, o ile się nie mylę. Tak, jest obrót. No okay. I dobra. Trochę niżej siedzenie, bo mam ten... Jak to się... Wiesz co? Ciśnienie. Pojęcia nie mam. Ciśnienie to masz tam, pokrętło. A, pokrętło. Dobra, i tak nie muszę dotykać nowych tych... Pedałów nie musisz. To co, jedziemy, nie? Jedziemy. Nie? Masz 22 do przodu, więc możesz sobie... Zmniejszyć? Zmniejsz, żeby wyczuć maszynę najpierw. Tym wskazującym, do góry. Tam do góry, a żeby jechać do tyłu, to musisz wybrać bieg do tyłu, nie? Wybrać tutaj.
Aha, i płynie do przodu i on jest na godzinę wybrane do tyłu. No to jest fajne właśnie. Ciężko chodzić jak kierownica, jeszcze niewyrobiona. Niewyrobiona. Ale fajnie mruczy. Znaczy, żeby się zatrzymać, to nosisz joystick na zero oczywiście. No, no, nie? No, no, no. Pierwszy raz jestem w życiu w takim ciągniku z Vario, tak? Tu, żeby się nie pomylić, żeby się. Sobie go wyczuć, właśnie. Uważaj. Właśnie. No właśnie. Też miał... Teraz do przodu. Do przodu to musisz wybrać kierunek jazdy. W Fencie nie byłem, ale coś ala w Fencie już jestem pierwszy raz. To też była moja pierwsza przygoda z takim Vario, nazwijmy to Vario. Przez teraz lecimy. No, to możesz sobie albo kółeczkiem na tej prędkości całkiem, wybierać, no, albo... Całkiem inaczej podchodzi się do sterowania w tym ciągniku, jak w takich normalnych, jak do ojcu. Jest skrzyjanie zwykła, pół biegi mamy, no to to jest całkiem inna bajka. Pytali już, jak tutaj w kabinie, jak to obsługiwać, także teraz film będzie taki instruktażowy. Teraz tak, teraz uszczkniemy trochę tej tajemnicy, jak to chodzi. Trochę tam pokażę też u siebie, jak to wygląda. Fajnie też, bo jest równiutko z ciągnikiem, nie? Nie tak. Tak, on ma liniowanie tempu, także tak, tempu tak, jest tak, też Vario. No, tak samo w Fernlandzie mam, to jest super sprawa. Fajnie do obrotu, nie? Bo oczywiście. Nie musi być tego podnosić. Oczywiście. Jakbym zszedł z siedzenia, by sobie pojechał ciągnik? Niestety nie. Jest czujnik. To tak bardzo dobrze. To bardzo dobrze właśnie. Dobra, światło mamy. Mamy światła. No jak wrażenia w ogóle między 5000? Na pierwszy rzut oka, jak to? Jak w ogóle? No to powiem ci, że... A można w biegu przełączyć na dłuższy? Można. Aha. No wyjedź sobie na tłustą, żeby opanował moc. Poskromić 200 kuni. Chyba lampka się przepaliła, bo szybko mryga kierunkowska. Wiesz co, chyba są LED-owe. No, dlatego. Może sobie mieć ten joystick na maxa i tam sobie przerzucić w trakcie jazdy nawet. No i od razu parking działa, nie? Tak. Jeszcze jedna rzecz. Nie powiedziałem ci, musisz się zatrzymać. Bo teraz mamy ustawiony tryb polowy tutaj. Masz puch. Tym trybikiem zmieniasz tryb na... drogowy, tutaj wyświetla się przyczepka. To też będzie chodził ten, amortyzacja podnośnika, nie? I klikasz sobie zająca i jedziemy szybko już. I teraz już mamy 40 na godzinę. Wtedy on pracuje na niższych obrotach na drodze, nie? No. Brzydko już się rusza. Już się rusza, ale też to powiem ci, że... U nas 30 litrów spadło. Ponad 33 litry, bo wczoraj dopadało. To ładnie. Za 2 litry. U nas dzisiaj minus 3 było. No u nas minus 4 chyba gdzieś, tak, no. Też koło tego, nie? No też żyto i rzepak cały czas tak, ta wegetacja idzie, ale pszenica jest mocno zatrzymana i jedna. No, dobra, to teraz może opowiedzmy o tej furze, co? Tak, skrzynia Vario, coś a la Fendt, tak? Tylko, że to jest... Działanie takie samo, powiedzmy, nie? Podobne. Ale skrzynia jest w produkcji Linde. Firmy Linde. W ogóle nic mi nie mówi, Linde? Firma produkuje wózki widłowe i teraz tutaj włożyli do Arbosa. Silnik Weihaitet już znany z maszyn budowlanych. Aha, czyli to jest wszystko takie sprawdzone, co chodzi w ciężkich warunkach. Tak. No to 7,5 litra. To bardzo moim zdaniem jest dobry kierunek. To co jest sprawdzone ładować, powiedzmy, no co za różnica, czy maszyna budowlana, czy taka, tak? No, jak to będzie funkcjonować, jak to funkcjonuje w takich ciężkich warunkach, no to... Maszyny budowlane mają też ciężkie warunki, one tam lekko nie mają. No tam na pewno nie, tam są ekstremalne, tak? 7,5 litra, to nie jest mała pojemność. Na razie nie szaleję z tym pługiem, bo nie wyczułem tego ciennika jeszcze, nie? Właśnie. Ale powiem ci, te wycie tej skrzyni, to jest mega. Jest specyficzne. Chociaż ona nie jest głośna, ta skrzynia. Nie. Słyszałem, ciągnik jest dużo głośniejszy od skrzyni. A, bo ona teraz nas nie wyprzedzi. To już jest szeroki ciąg. No. Dobra, to jedziemy, bo nas pogania z tyłu, spieszy się pewnie na obiad. A my w obiedzie? Przed. Ja przed. Znaczy po. Ja już po, byłem sobie na stacji, coś tam zjadłem. Aha, no to dobra. Bo ja tak w sumie nie zdążyłem, ale no trudno. Przeboleję to. 6 hektarów, 3 godziny po robocie. Ale potężnie chodzi, ten silnik to potężnie chodzi, powiedzmy. Czuć tą moc. Tak. Zobaczysz, jak fajnie w tym joysticku wszystko
gdzieś tam się rozglądać, patrzeć. Ale dociążenie jeszcze by mu się przydało, nie? Przydało. Puścimy majstra, bo się spieszy. Heh. Już mi się podoba. No wy kurczę, daleko dojechał. Nie no, fajnie, fajnie mruczy, to kurde, no to ta skrzynia jednak fajnie chodzi. Nic nie szarpie, naprawdę bardzo. No spędnie. Właśnie, to jest, nie trzeba wajchować, tylko do przodu, do tyłu. Czuj sobie tą 40 i czujesz pełną moc. Druga. Mam go, już go wyczułem. Jak zmieniasz, to on od razu jakbyś nie cofnął tego joysticka, on od razu już by szedł do 40, nie? Tak. Ale to mnie zaskoczyło, że można przemieniać, nie trzeba się zatrzymać, żeby zmieniać, nie? To jest super. No, wygodne. Ja to mówię super, jak ktoś mi się podoba, to jest, no jest super, ale wygodne jest. Nie trzeba się za bardzo za ten... No typowo dźwięk jak w Fentach, nie? Typowo. Czyli to nie jest typowo tak jak Fent? Nie. Tylko jakieś inne, podobne z... System działania. Aha. Bezstopniowo, nie? Dużo nie ma pieru, czyli to są tylko bardziej takie widzę, tu jest wałek prędkości wałka, przedni napęd, blokada różnicowa, auto, no także prosty ciągnik, nie, jak do niego wsiadłem, to chwila, moment i już miałem tutaj, ja tu znam każdy kawałek tej drogi, więc wiesz. Ale miękko się jedzie, nie? Tak. Tylko że ma, jest takie coś, widzę, zauważyłem, że to jest spóźnione, trzeba wcześniej reagować. Tak. Bo jak ja mu cofnę, on dopiero tak po 3 sekundach... O! Miękka jest ta skrzynia, taka delikatna. No, tak jak mówił Szoko, zamulona. Może jest zamulona, bo to jest jednak, to nie jest... Wolniej to działa. Tak. Trzeba wyczuć. Daj mu chwilę, żeby on tam sobie opuścił. No właśnie on tak... Właśnie to ten wall fucker.